Przed nami kolejny dzień, który zaczynamy od tekstów biblijnych z książeczki z Biblią na co dzień. Pierwszy tekst zapisany jest w Psalmie 104, wiersz 27 i 28, gdzie tak czytamy. Wszystko to oczekuję na Ciebie, abyś im dał pokarm w swym czasie. Gdy dajesz im, zbierają. Gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem. Drugi fragment pochodzi z pierwszego listu Piotra, z drugiego rozdziału, wiersz trzeci. Piotr pisze, doświadczyliście, że Pan jest dobry. Jeden i drugi wiersz mówią o Bożej dobroci. Nie tej ukrytej, niedostępnej, którą sobie trudno wyobrazić, ale tej, która nas otacza, z której każdy dzień korzystamy. Wystarczy tylko rozejrzeć się wokół siebie i zauważyć to, co mamy. Spróbować przez chwilę wymienić te błogosławieństwa, których już doświadczyliśmy od chwili, gdy otworzyliśmy dzisiaj rano oczy. Psalmista wie, że życie na ziemi zależy tylko od Stwórcy, który wszystko utrzymuje. Czy ty wiesz? Apostoł Piotr z kolei pisze do prześladowanego kościoła, który ma prawo narzekać, ma prawo płakać, być zły, a jednak Piotr cały czas próbuje zwrócić uwagę kościołowi na to, jak wielką dobroć okazał im Pan Bóg. Po pierwsze dlatego, że wyrwał ich z ciemności do światłości, ze śmierci do życia. Po drugie, mając udział w cierpieniu, dajemy wyraz tego, że jesteśmy wierni swojemu Panu. Owocem tej wierności jest błogosławieństwo Boże i moc Boża. W czasie trwającego niepokoju na świecie zachęcam Cię, by spróbować policzyć swoje błogosławieństwa. Rozejrzyj się chociażby teraz. Najczęściej wdzięczność to decyzja, którą podejmujesz w swoim sercu. Życzę Ci dobrego dnia i szeroko otwartych oczu na Bożą dobroć. Pomódl się ze mną. Boże, dziękujemy Ci za ziemię, bo jest naszym domem, za bezkresne niebo i błogosławione słońce. Dziękujemy Ci za sól morską i za wodę, za wzgórza i niezmordowany wiatr, za drzewa i trawę pod stopami. Daj nam serca wielkie, otwarte na piękno i ustrzeż nasze dusze od ślepoty, abyśmy nie przechodzili obok, niewzruszeni, nie widząc, że nawet krzew cierniowy odbija Twoją chwałę. Amen. Zostańcie z Bogiem.